Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Moi drodzy, dzisiaj spotykamy się w krótkiej piłce i tak jak widzicie, albo właśnie nie widzicie, no to raczej odcinek podcastowy. Specjalnie stwierdziłem, że może spróbuję taki nagrać i spróbuję go też wrzucić w końcu na Spotify, bo część z was pisała, że chętnie by tak słuchała zamiast oglądać. Więc no, dlaczego nie? Możemy popróbować coś z tym zrobić. Ja próbowałem już raz, nie udało się, pokonała mnie technika. Spróbuję po raz kolejny. Dajcie też znać, jak z mikrofonem, czy tutaj wszystko dobrze słychać, czy tu wszystko jest ok, czy może coś należałoby poprawić. No dobra, a przechodząc już do rzeczy. Krótka piłka to są takie krótkie, jak sama nazwa wskazuje, recenzje. W moim przypadku krótka to jest około 10 minut o książkach różnorakich, starych, nowych, znanych, nieznanych. Takich, o których nie chcę się za bardzo rozwodzić, z różnych przyczyn, bardzo różnych. Ale uważam, że warto poświęcić im kilka słów. I taką książką jest właśnie dzisiejsza pozycja, o której będziemy mówić, czyli Roderick Jana M. Długosza. Ale zanim przejdziemy do recenzji, jeszcze jedna dygresja booktube'owa. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie taki kanał na YouTubie, Księgarka. To był kanał, no był właśnie niestety, który ja czasami oglądałem, to znaczy to już z mojej strony to jest dobrze, bardzo dobrze, bo ja mało kogo w ogóle oglądam, czy tam słucham, z braku czasu, tylko i wyłącznie z braku czasu, ale do księgarki czasami zaglądałem, bo ona miała recenzję fantastyki głównie i wydaje mi się, że dość ciekawie, tak na luzie zrobione, no fajnie to było obejrzeć, no i niestety twórczyni tego kanału kanał straciła, to znaczy ktoś włamał się jej na konto i po prostu doprowadził do usunięcia tego kanału z YouTube'a. Teraz tam podejmuje pewne próby odzyskania, nie wiem czy to się uda, na razie założyła nowy kanał, więc ja wrzucę wam linka do niego w ramach jakiejś takiej YouTube'owej tutaj solidarności, więc jeżeli jesteście zainteresowani albo znaliście ten kanał, no to zerknijcie. A ja już przechodzę do książki. I na początek znowu dygresja, zanim o samej powieści. No tak, 10-minutowa recenzja, a ja już gadam i gadam, ale nie, no są pewne sprawy, które trzeba wyjaśnić. Ja tę książkę dostałem od autora. Słuchajcie, jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie na YouTubie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że to niewiele dla mnie znaczy, bo pamiętacie, że różne egzemplarze książki, które dostałem od autora, to później no miały różne recenzje, że tak powiem, na moim kanale. Bardzo różne. W tym wypadku jestem bardzo zaskoczony. Zaznaczam, nie znałem autora wcześniej. Wymieniliśmy kilka maili później o literaturze ogólnie, więc nadal nie znam go osobiście. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Naprawdę pierwszy raz chyba książką otrzymaną od autora aż tak. A dlaczego? Roderick, opowieść o błędnym rycerzu, nie o obłędnym, tylko o błędnym rycerzu, to jest powieść. Zdecydowanie jest to powieść. Powieść, która... jakiego słowa by tutaj użyć? Imituje, no to może źle by brzmiało, ale odnosi się do, według niektórych, romansu rycerskiego. Romans rycerski to tam wiecie, na przykład jak opowieści o Tristanie i Izoldzie. I do pewnego stopnia tak rzeczywiście jest. Z tym, że tutaj ta część romansu, czyli miłości rycerza do damy swojego serca jest jak najbardziej, ale jest zdecydowanie na drugim planie. Jest ważna i jest bardzo ciekawa, ale jest na drugim planie. Dlatego bliżej chyba Roderykowi do Pieśni o czynach, czyli powieści, która by imitowała Pieśni o czynach. W XIX wieku taka literatura była dość popularna, to znaczy odnoszenie się do średniowiecza, nie, żeby w jakiejś tam już innej formie albo w formie imitującej średniowiecze przedstawić taką opowieść. No, ten Tristan i Izolda, którego my znamy, to jest de facto
książka XIX-wieczna, prawda? To o tym wiemy. Natomiast ja bym powiedział, że to jest właśnie taka powieść odnosząca się do tej recepcji takiej XIX-wiecznej historii rycerskich. No bo to nie jest pieśń stricte, sensu stricto. Taka jakim je pisano we średniowieczu. Tym bardziej, że autor jest historykiem wojskowości i to widać, bo jeśli chodzi o tło, zwłaszcza to związane z walką, z wojną, to przywiązuje do niego dość dużą wagę i nie to, że jego jest dużo, ale dbałość o szczegóły jest tu bardzo widoczna. I to jest to, co odróżnia jedna z cech, która odróżnia Roderyka od utworów średniowiecznych i nawet od tych utworów, które odnosiły się do średniowiecza. Tutaj widzimy, że to jest autor współczesny i to jeszcze historyk w dodatku, tak, który wie, że tu będą go brać pod lupę i sprawdzać, a czy aby na pewno tak było. Dla czytelnika XIX-wiecznego to nie miało większego znaczenia. Dla czytelnika średniowiecznego to w ogóle nie miało znaczenia, bo funkcja literatury była chyba jednak wtedy trochę inna. Więc nie jest to taka pełna imitacja, że tak powiem, i to bym chyba mimo wszystko postrzegał jako taką drobną wadę, bo może chciałoby się tutaj jeszcze więcej. Jeśli chodzi o język, to też bardzo pozytywne zaskoczenie, ale autor jednak nie archaizuje języka w taki sposób, do jakiego zostaliśmy przyzwyczajeni. Tak? To nie jest Gołubiew, prawda? Tutaj zdecydowanie Długosz stawia na składnie. Przeczytam wam zaraz fragment, żebyście wiedzieli, co ja mam na myśli. Oczywiście to nie jest tak, że on się posługuje tak jak tam, nie wiem, Andrzej Sapkowski, nie? Że o, Reinewan, ty jesteś przereklamowany. Nie, ale nie mamy też tych wszystkich, że kiej tam otrok zawisłe lazu i tak dalej, jak to tam u Gołubiewa bywało. Posłuchajcie. Zdawało się, że doznawszy tak rycerskiego przyjęcia, hrabia Pepin porzuci przynajmniej na czas jakiś właśnie ze swym sąsiadem. I rzeczywiście, w dość uprzejmej rozmowie zapytał hrabia, któż jest autorem tak znakomitej strategii. Rozochocony Fulko kazał przywołać Roderyka, który uprzejmie, choć chłodno, ukłonił się Pepinowi i w milczeniu przyjął kilka słów uznania. Zwrócił jednak Roderyk uwagę, że hrabia Pepin, mimo słodkiej mowy, zachował oczy zimne. Więc jak widzicie tutaj, to co ma nas wprowadzić w ten klimat średniowiecza na poziomie języka, to nie jest słownictwo, chociaż ono rzeczywiście jest bardzo ciekawe, interesujące, tylko głównie składnie. Zabieg bardzo prosty, ale skuteczny, chociaż mam wrażenie, że z tej przyczyny to też nie będzie powieść dla każdego. Mimo pozornej lekkości, na poziomie języka myślę, że może się wywrócić tutaj większość współczesnych czytelników przyzwyczajonych do typowych powieści historycznych, tak? Ponieważ tego się nie czyta szybko. To jest tak, jak powinno to być, to jest opowieść, to jest gawęda, którą snuje nam narrator, tak? No tak, jak to mieliśmy właśnie w opowieściach średniowiecznych. To czasami nawet bywało, że Jezus Maria, autorzy się z imienia potrafili przedstawić. To bodajże chyba w Pieśni o Rolandzie tak jest. No, straszna sprawa. Nie na chwałę Bożą, tylko tutaj dla jakiejś ludzkiej chwały nam się podpisywali. Nie, no oczywiście żartuję sobie. Ale tak, tutaj parę zwrotów też do czytelnika mamy, stąd ta taka sugestia, że to jest jakaś opowieść. No sam podtytuł nawet nam to wskazuje, prawda? Oczywiście powieść jest też intertekstualna, w przepiękny sposób. Mamy tutaj takie elementy powieści szkatułkowej, powieści drogi, bo ci rycerze podróżują, raczą się historyjkami, opowieściami, tak, biorą udział w turniejach na opowieści. Bardzo, bardzo, bardzo fajny przykład, ale to też raczej
to też raczej nawiązanie, no w sumie w średniowiecznej literaturze może podobne rzeczy byśmy też znaleźli. Myślę tu głównie o powieściach canterburyjskich, ale to jeszcze coś innego. Raczej niestety w literaturze oświeceniowej nam takie rzeczy wykwitły. I na poziomie formy to zdecydowanie będzie jej bliższe. No bo na poziomie tutaj ideologicznym to jest opowieść taka w pełni średniowieczna, bez prób jakiegoś tutaj dyskutowania z epoką. Raczej jednak pewien hołd dla epoki. Hołd bardzo piękny, bo wiecie, to jest trochę tak, że tu nie ma idealizacji epoki, ale jest idealizowanie tego, co ta epoka idealizowała. O, tak się wyrażę. Czyli nie jest to taka wizja właśnie jak z Sapkowskiego, czysto postmodernistyczna, tak? gdzie wszystko jest szare. Natomiast nie jest też tak, że wszystko jest białe u Dłuosza. On raczej wybiera tę wersję wydarzeń, w której rzeczy są białe lub czarne i mogą się zmienić z jednych w drugie, ale nie szare, prawda? To jeżeli chodzi tutaj mi o ten, o kwestie ideologiczne. Więc to jest bardzo ciekawe. Tak jak już mówiłem, jest to opowieść lekka. Z jednej strony być może wymagająca pewnej znajomości, pewnej wiedzy o literaturze średniowiecznej, jeśli chcemy się połapać we wszystkich tutaj nawiązaniach do tamtej literatury, że tam historia o Walgierzu w Dałym, no to przecież jest coś, co my powinniśmy Polacy znać, prawda, z literatury, ale nawet historia o zejściu do piekła. I nie mam tutaj na myśli Boskiej Komedii. Tutaj taka mała, drobna dygresja pod koniec. Jeśli będziecie kiedyś na Węgrzech w zamku Miskolc, to tam Węgrzy lubią takie ten z figur woskowych układy różne, to tam macie dokładną ilustrację tej historii, o której pisze Jan Długosz, taka opowieść o rycerzu, który zszedł do piekła. Tam sobie ustawili coś takiego. W sumie ja już nie pamiętam dokładnie, czy to miało rzeczywiście jakiś związek z zamkiem w Miskolcu, czy oni tak po prostu w ramach klimatu. No chyba musiało mieć, ale ciężko mi teraz powiedzieć. I takich smaczków tutaj znajdziecie bardzo dużo, przytaczanych właśnie różnych historyjek, różnych opowiastek. Bardzo sympatyczna rzecz. Jeżeli szukacie rzeczy na lato, takiej lekkiej właśnie o średniowieczu, takiej, przy której się uśmiechniecie czasami, ale jednocześnie nie głupiej, bo zwróćcie uwagę, jeszcze jedna sprawa, na psychologię postaci. Zwróćcie uwagę na to, jak już mówiłem, jest tam ten wątek romansowy gdzieś w tle, jak to tutaj ładnie wygląda na poziomie psychologii. Mimo tego, że ci bohaterowie są prości, my tak prawie od razu wiemy, kto tu będzie dobry, kto tu będzie zły i tak dalej, to jednak gdzieś tam to pokomplikowanie psychologiczne występuje. To dlaczego tutaj główny bohater ma problem z tą damą swojego serca i dlaczego ona ma problem z nim. Ona jest dumna, on jest dumny, ona czegoś oczekuje, ale nie mówi o tym wprost. On się za bardzo nie chce domyślać i jest zirytowany. No, bardzo ładne, to jest bardzo ładne, naprawdę. Ale też ostrzegam, to nie jest współczesna opowieść. Więc dla wszystkich tych, którym się podobały takie różne stare historie o rycerzach, gdzie nie stawia się w pierwszym rzędzie na bardzo szybką akcję. To jest bliższe legendzie w tym pierwotnym znaczeniu tego słowa, prawda? Być może nawet jakieś baśni, chociaż jak na baśni to trochę za mało tutaj elementów fantastycznych. Zresztą chyba pisarz średniowieczny też by tutaj nawstawiał trochę więcej smoków i tym podobnych rzeczy. A może nie każdy. To tutaj bym zdecydowanie tę powieść usytuował. Ja polecam, ja naprawdę polecam. Dla mnie to jest tak, myślę, że 7-8 na 10 bez mrugnięcia okiem. No może, na pewno wystawiłbym dużo wyższą ocenę, gdyby ta stylizacja była jeszcze głębsza. Z drugiej strony oczywiście no, sama lekkość podejmowanej tutaj tematyki
to nie jest jakiś problem. No, nie każda powieść historyczna, a należy to jednak czytać jako powieść historyczną, tak myślę, można przynajmniej, musi być powieścią o procesach historycznych, o jakichś tutaj, nie wiem, zachodzących zmianach i tak dalej. Możemy się po prostu dobrze bawić i też nie ma w tym niczego złego. Roderyka polecam naprawdę bardzo mocno. Bardzo sympatyczna rzecz i myślę, że słowo sympatyczna jest takim określeniem pasującym idealnie. Dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli w ogóle nagrania na Spotify'u, czy może wolicie na YouTubie, co o tym wszystkim myślicie. A my, mam nadzieję, że w niedzielę usłyszymy się, raczej chyba usłyszymy, w recenzji kolejnej nominacji do Nagrody imienia Janusza Zajdla. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.